Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek serii Poradnik Gracza. W dzisiejszym filmie odpowiemy sobie na pytanie, czy warto dopłacać do monitora typowo dla graczy. Jakie są różnice pomiędzy monitorami takimi powiedzmy multimedialnymi zwyczajnymi, a monitorami, które nazywane są monitorami dla graczy. Co one mają takiego specjalnego w sobie, że kosztują znacznie więcej niż zwykłe monitory? I na koniec sobie odpowiemy na pytanie, czy naprawdę warto. A raczej myślę, że sami odpowiecie sobie na to pytanie. Ja tylko przedstawię Wam zalety i wady obu typów tych monitorów. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, więc widzimy dwa monitory. Ten po lewej to model firmy BenQ, 21,5-calowy monitor sprzed około 2 lat, za który zapłaciłem jakieś 500-550 zł, dokładnie już nie pamiętam. Natomiast w tamtych czasach był to całkiem dobry model za takiej średniej półeczki. Oczywiście matryca TN standardowa. Czas odświeżania, jeśli dobrze pamiętam, to jakieś 5 milisekund, no czyli monitor nie przeznaczony typowo do grania. Ten po prawej to Yamaha ProLight. Najnowszy monitor dla graczy o odświeżaniu 144 Hz, również rozdzielczość Full HD, tak samo jak w przypadku BenQ. Natomiast troszeczkę większy, bo 24-calowy, posiadający również matrycę TN. Natomiast reakcja tutaj wynosi jedynie 1 milisekundę, czyli monitor typowo dedykowany do grania, do szybkich obrazów. Kolejna ciekawa rzecz to technologia Flicker Free, dzięki czemu ten monitor nie mruży nam podczas wyświetlania obrazu, tak jak standardowe monitory te tańsze, co oczywiście korzystnie wpływa na nasz wzrok. Po prostu wzrok nie męczy się patrząc na taki monitor, tak jak w przypadku zwyczajnych monitorów. W tej chwili widzicie już ciekawą tapetę, widzicie nasycenie tych kolorów. Powiedziałbym tak, obiektywnie rzecz biorąc, na obu monitorach kolory są bardzo dobre, bardzo żywe. Natomiast jeśli przyjrzymy się czerwieniom, kolorowi żółtemu, niebieskiemu, to na monitorze Yamaha to wszystko jest ostrzejsze, bardziej żywe. Dodam też, że oba monitory są ustawione w trybie standard, czyli takim skalibrowanym przez producenta. Oczywiście można by się bawić w regulację ręczną i tak dalej, ale wtedy to już mogło być troszeczkę przekłamane. Bez specjalistycznego sprzętu nie jestem w stanie tak dokładnie tego zmierzyć, natomiast robimy sobie jeszcze kilka testów pokazujących barwy oraz ruchomość obrazu. W tej chwili zobaczymy sobie jeszcze trailer Battlefielda 4 Naval Strike, jak dobrze kojarzę. Materiał jest w rozdzielczości bardzo wysokiej, bo Ultra HD, oczywiście oba monitory nie są w stanie tego obsłużyć. Wyświetlam go zatem Full HD. Oba monitory są ustawione na próbkowanie 60 Hz, tak żeby nie było żadnych przekłamań. Zobaczycie sobie, jak jest z tą dynamiką, ruchomością obrazu. Myślę, że będzie to widoczne gołym okiem. Zapraszam. No cóż, przyznam, że sam trailer wciągający i tutaj wychodzi już pierwsza przewaga monitora Yamaha.
Monitor ten posiada wbudowane głośniki, dzięki czemu nie musimy zastawiać biurka jakimiś dodatkowymi głośniczkami. Oczywiście te głośniki nie grają super mocno, nie dają nam super czystego, mocnego dźwięku. Natomiast włączymy sobie jakiś utworek, posłuchajcie sobie jak to gra. To jest maksymalna głośność. Myślę, że wystarczy tego krótkiego testu. Przy maksymalnej głośności 100% te dźwięki momentami były już niekształcone. No a słuchając na 50, 60 do 70%, to jest dźwięk jak najbardziej ok. Ja osobiście korzystam bardzo często ze słuchawek, z głośników prawie nigdy, dlatego te głośniki są tylko pomocniczo i w takim monitorze bardzo mi się przydają, ponieważ nie muszę podpinać dodatkowych zewnętrznych zestawów głośnikowych. Jak dla mnie ogromny plus. Kolejna różnica to sterowanie. Monitor BenQ ma normalne takie przyciskane od spodu guziczki, natomiast monitor Yamy ma sterowanie sensorowe, wystarczy dotknąć, żeby uruchomić jakąś funkcję. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale jest to ogólnie wygodne. Jeśli chodzi o kąty widzenia, to w obu przypadkach jest dość podobnie. Pod tym względem najlepsze są matryce typu IPS. Co prawda, jak widzicie, kolory nie są przekłamywane przy patrzeniu w bok na Yamie, a na BenQ, no powiedzmy, że też jest nieźle. Oba panele sprawują się o wiele lepiej niż na przykład panele od tańszych laptopów, gdzie wystarczy się troszeczkę przesunąć i obraz jest już fatalny. Teraz pokażę Wam kolejną rzecz, przy której monitor gamingowy zyskuje przewagę. Monitor BenQ zwyczajny, multimedialny, tego po prostu nie ma, całego panelu. Natomiast monitor Yamy ma tutaj wejście na słuchawki, możemy je sobie podłączyć bezpośrednio do monitora. Wejście właśnie zasilające te głośniczki monitora, którym łączymy monitor z kartą graficzną. Dwa porty USB 2.0, które się oczywiście bardzo mogą przydać. Możemy tu podpiąć sobie jakiś pendrive, czy na przykład czujnik od myszki, cokolwiek chcemy. I też zasilanie tych portów USB jest na samym dole. Jeśli chodzi o wejścia i wyjścia, monitor BenQ multimedialny ma co prawda wejście cyfrowe DVI, ma też wejście VGA, takie standardowe, analogowe, i ma wejście na zasilanie. Natomiast Yama ma wejście na zasilanie, ma wejście DVI, dwa wejścia typu HDMI oraz DisplayPort. Więc mamy ogromne możliwości podłączenia i wykorzystywane wszystkie najnowsze standardy. Monitor Yamy potrafi też kilka fajnych trików. Oczywiście można wyginać ten panel w górę i troszeczkę w dół, tak samo jak BenQ, tutaj nie ma z tym większego problemu. Natomiast Yamą możemy zrobić coś takiego. Opuścić go maksymalnie w dół, podnieść go także sporo do góry. I jak już mamy go na górze, możemy zrobić to. Czyli wykorzystać tryb pivot, możemy wtedy sobie ekran odwrócić tak, żeby był w pionie i na przykład pracować z jakimiś dużymi dokumentami. Jak widzimy też przy podstawowych ustawieniach, monitor Yamy cechuje się dużo większym kontrastem, co oczywiście w grach też jest ważne. Zobaczcie teraz różnicę w prędkości odświeżania. Oba są na 60 klatkach na sekundę, natomiast tutaj jest dużo mniejsza prędkość odświeżania na monitorze BenQ, 3 do 5 milisekund, tu mamy 1 milisekundę, więc to wszystko jest płynniejsze, bardziej ostre, wygląda bardziej żywo. Mamy też taką gierkę, która pokazuje nam odświeżanie. Widzimy przy okazji, że ten obraz wygląda zupełnie inaczej, kolory są zupełnie inne, teraz właśnie to wychodzi, nawet na ustawieniach standardowych. No cóż, myślę, że ten test dobrze pokazuje, że jest to monitor typowo dla gracza. Obraz jest bardzo wyraźny na Yamie, bardzo szczegółowy. Również kolory są dużo bardziej ciekawe moim zdaniem. Jeszcze zobaczmy standardowe plansze testowe, czyli też pojedyncze kolory. Czerwień. Zupełnie inaczej wygląda tu
Tutaj ten kolor czerwony jest troszeczkę bardziej stłumiony. Tu jest dużo bardziej żywy według mnie. Podobnie ma się zieleń. Tutaj intensywniejsza, bardziej żywa. Kolor niebieski. Żółty również pokazuje dominację. Jasny niebieski. Oraz różowy. Pod względem czerni również jest bardzo dobrze. Zobaczcie, ta czerń jest zupełnie inna na monitorze i jamy jest dużo głębsza niż na tym od BenQ. Dynamiczność reakcji. Zdecydowanie jama wygrywa. Oraz czytelność tekstu. Tutaj w obu przypadkach jest dobra. Na jamie jest troszeczkę czytelniej w każdym z punktów ekranu. No i moi drodzy, ostatni test, test growy. Już tym razem nie używamy żadnych filmików, tylko prawdziwej gry. Sniper Elite 3 Afrika. Szczerze widzicie od razu różnicę w tym, jak ten ekran się zachowuje, cały obraz jak się porusza. Bo nie nosił SteelSeriesów. No i jakie z tego wszystkiego wnioski? Według mnie jak najbardziej warto dopłacić troszeczkę do monitora dla gracza, jeśli naprawdę lubimy grać w gry komputerowe, jeśli lubimy oglądać filmy i generalnie cenimy sobie dobrą jakość obrazu. Nie są to natomiast monitory dla grafików, projektantów i tak dalej. Dla nich są specjalne monitory, też często większe, posiadające matrycę IPS, czyli bardzo wierne odwzorowanie barw, bardzo dobre kąty widzenia i tak dalej. Natomiast dla graczy taki monitor będzie naprawdę świetny. Weźcie pod uwagę, iż zakup monitora to jest wydatek średnio raz na 5 lat, więc taka kwota nie będzie jakaś astronomiczna. Na pewno monitor jest częścią komputera, którą będziemy wymieniać rzadziej niż na przykład kartę graficzną czy procesor. I jest to też, jakby nie było, inwestycja. Dobry monitor może i posłużyć nawet 10 lat. Oczywiście monitorów dla graczy na rynku mamy sporo modeli różnych firm. Ja akurat mogę polecić monitor Yamy, który zdążyłem już bardzo dobrze przetestować i naprawdę jestem z niego zadowolony. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!